Siema, jestem Jarek i dzisiaj nauczę Was pierwszego graba, jakim jest degrab. Degrab to podstawowy trik, który polega na dotknięciu swoją ręką podestu od dołu. Umożliwia on takie triki w przyszłości jak finger whip, dlatego warto się go nauczyć i jest on dosyć prosty. By wykonać degraba, najpierw musicie się oczywiście wybić. Następnie puścić jedną rękę i w bardzo kontrolowany sposób dotknąć swój dek. Następnie ręka wraca znowu na gripa. Bardzo ważne jest to, żebyście cały ten trik robili w spokoju, by nie ruszać kierownicą na boki, ponieważ gdy kierownica Wam się przekrzywi, możecie nie wrócić później ręką na gripa lub nie traficie po prostu w kierownicę i nie wylądujecie tego triku. Według mnie najczęstszym problemem przy katowaniu tego triku jest znowu nasza blokada psychiczna i boimy się po prostu oderwać jednej ręki podczas lotu, dlatego możecie poćwiczyć sobie na początku one-handa, czyli puszczanie po prostu jednej ręki, jest to bardzo proste. I gdy uznacie, że jesteście już gotowi do katowania degraba, spróbować zrobić degraba. Bardzo ważne jest też utrzymywanie nóg na podeście. Nie możemy puszczać nóg podczas lotu, dlatego one cały czas muszą znajdować się na deku, nawet przy dotykaniu podestu ręką, by nie spadły nam podczas lotu. Przy katowaniu tego triku musicie wybrać sobie odpowiednią tego rampę. Musi to być rampa, na której czujecie się pewnie, dlatego ja wybrałem quarter, ponieważ wybija on wysoko i zapewnia mi długi czas w locie. Odradzam katowania tego triku z flatu, ponieważ jest to na początku bardzo trudne. Dlatego wybierzcie rampę, na której czujecie się pewnie i będziecie mogli się wysoko wybić. To by było na tyle z odcinka dotyczącego degraba. Mam nadzieję, że udało Wam się go skleić. Jednakże, jeżeli mielibyście jakieś problemy przy katowaniu niego, śmiało zadawajcie pytania w komentarzach. Na pewno na nie odpowiem i spróbuję Wam pomóc. Do zobaczenia w następnych odcinkach, na których nauczę Was kolejnych trików.